Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, gdzie najlepiej losować postacie. Jeśli chcesz zacząć grać w Gemstone Legends i zgarnąć na starcie super nagrody, zainstaluj grę z mojego linka, który jest pod każdym moim filmem. Jeśli już to zrobisz, musisz na czacie gry w czasie krótszym niż 3 godziny od instalacji wpisać kod Płotek Dragon podkreśnik 2021 Płotek. Wystarczy wcisnąć Enter, żeby dostać super nagrodę. Epickiego bohatera Elidora, 500 000 monet, 5 złotych zwojów i 300 diamentów. Zapraszam Cię do wspólnej gry. Często to pytanie pada u mnie pod różnego rodzaju filmami i prywatnie do mnie piszecie i wysyłacie maile, gdzie losować? Dragon, gdzie losować? Gdzie najlepiej? No, ta gra jest zrobiona tak, że im nowszy sezon, im świeższe wydarzenie, tym zazwyczaj są lepsze postacie. I ja bym się tym kierował. To znaczy, moja zasada jest taka, możecie się z nią zgodzić, albo się z nią nie zgadzać, to już zależy od Was. Że wezwanie żywiołaków, na przykład takie jak to, czyli to, co właściwie jest od zarania dziejów, od samych początków tej gry, to jest coś, co odstaje bardzo, bardzo mocno od wszelkiego rodzaju innych losowań. Ja bym tutaj kompletnie nie losował, nie zawracał sobie tym głowy. To po prostu nie ma sensu, bo tu dostaniecie tylko podstawowe postacie, a podstawowe postacie możecie także dostać, jeżeli oczywiście macie akademię na ostatnim poziomie zrobioną, na 20 levelu, no to tam sobie możecie wymieniać jedne na drugie i tam bez liku wpada tych postaci. Tak samo postacie możecie dostać z obozu, z ostatniego levelu, więc po co losować tu, skoro te postacie można sobie samemu wypracować w inny sposób. Kompletnie bez sensu. Czy warto losować Atlantydę? Moim zdaniem warto, jeżeli nie macie tych postaci z Atlantydy, ale o wiele lepsze postacie od Atlantydy są na trzecim sezonie, na Valhalla, a jeszcze lepsze są w tej chwili na czwartym. Zobaczcie, jakie tu są kozaki. Na czwartym Aouda. Proszę bardzo, 450 obrażeń celowi i 500 punktów dodatkowych, jeżeli cel korzysta ze wzmocnień zdrowia. Czyli jeżeli ktoś jest wzmocniony przez świnie albo przez Heimdala, to ta zada mu mega, mega, mega dużo obrażeń. Świetna na takie postacie, albo na przykład na Baldura, który też o 1000 się leczy cały czas ponad stan, na którymś ostatniej wojnie widzieliście, jak walczę z Baldurem. Files Fog, też świetna postać, 420 obrażeń celowi, odwołuje wzmocnienia celu, minus 58 do obrony, czyli jak jedziecie zielonym składem boski. Ta Elizabeth tak samo puszcza te swoje cholerne pająki, które cię obsiadają, człowieku, jak jakieś komarzyska w lesie i ani się uleczyć, ani za bardzo zagrać, one cię tam walą cały czas. Kosmos. Czwarty sezon, dużo lepsze postacie od wszelkich innych. Czy warto na przykład losować na takim wydarzeniu jak wydarzenie sezonowe tutaj? No moim zdaniem nie, no bo zrobili jakiś surferów. Tutaj mamy detektywa Rutkowskiego, co już zostało na forum ustalone. No tu nie są postacie, które są rewelacyjne. Ja bym tutaj nie wydał kompletnie nic. Jedyny plus jest taki, że tutaj można w tym momencie losować ze złotych tokenów, jeżeli ktoś ma złote tokeny. Ale ja bym sobie poczekał na przykład na lepsze wydarzenie ze złotymi tokenami, niż Lito. Więc jeżeli macie tokeny, chcecie wydać, to tak, ale za diaksy absolutnie niech Was ręka boska broni, nie. Co jeszcze? I moim zdaniem to tyle. Ja miałem na przykład w ogóle nie losować, ale jak zobaczyłem, jakie tu dali postacie dodatkowe, czyli właśnie tą Aoudę, Fog, Elizabeth, to są wszystkie trzy dobre. Nawet Lepiota jest całkiem niegłupia. Doktor Moro, świetna postać, tak samo. Co tu mam jeszcze? Akork. No, Akork taki sobie, zadaj 200 obrażeń celowi po bliskim wrogom, to tam... On akurat roboty nie robi. Może groźnie wygląda, ale roboty nie robi. Za dużo obrażeń nie zadaje. Russula. Zobaczmy, co tu robi Russula. 280 obrażeń celowi to też nie za dużo, no ale ukrywa się na dwie tury. Nie może otrzymać kumulacji. To już bardziej skomplikowana karta, to już trzeba by się wczytać. Grajmal. A właśnie Garjamal. 430 obrażeń celowi. Regeneruje 675 w ciągu 3 tur. Czyli już jest całkiem nieźle. I to szybka karta. Profesor Linderbrock. Świetna karta. Profesorek jest świetna. Ona też daje ponad stan zdrowia. Czyli na nią właśnie będzie ta karta, która tam jest teraz sugerowana. Ciężko mi się z nią walczy. Jak ona gdzieś tam stoi obok fronta i wzmacnia cały czas i wzmacnia, to naprawdę jest ciężko ją rozwalić. Zobacz, to jest cała masa piątek. I to naprawdę dobry. Hanna, też świetna postać. 215 celowi i po bliskim wrogom. I ten złoty bożek wezwany, który wysysa leczenie, czyli blokuje troszkę. Plus 20, minus 20 do ataku przez cały okres posiadania. No i robi robotę. Są karty, które naprawdę w tym sezonie robią robotę. One się mają nijak do kart z pierwszego sezonu. Po prostu są o niebo lepsze.
Więc jak pytacie, to mi się włączyło, więc jak pytacie, gdzie losować, to im świeższe wydarzenie, im świeższa mapa, tym lepsze postacie. Jeżeli dopiero zaczynacie grę, to nie ma to dla was większego znaczenia, ale ja bym na przykład wolał wylosować jedną postać z czwartego sezonu, niż jedną postać z sezonu pierwszego, no bo te karty są dużo mocniejsze, co już przed chwilą nadmieniłem, więc ja sugeruję wam tak. Jeżeli macie złote i podobają wam się tokeny i podobają wam się surferzy, to sobie zalosujcie, jeżeli nie, to zaczekajcie na święta, gdzie możecie dostać Mikołaja, gdzie możecie dostać Babcię Mróz. Te postacie trochę wracają do łask, dlatego że wprowadzono szybkie wojny. Już pomijam turnieje, bo te turnieje szybkie, one tam nie są za częste, ale szybkie wojny są mega, czyli one są dosyć często, czyli de facto szybkie karty będziecie wykorzystywali dosyć często, więc to są te właśnie kagany, wszystkie to są postacie, które wracają do łask. A jeżeli nie macie złotych tokenów i chcecie losować za Diaksy, to zdecydowanie drugi, a jeszcze lepiej trzeci, a jeszcze lepiej czwarty sezon. Takie jest moje zdanie na ten temat. A tym pięknym, optymistycznym akcentem zrobimy sobie 10 losowań, z którym pokażę wam, jak można nic nie wylosować. Po prostu. Jeżeli macie Diaksy, sugeruję teraz losować, bo tak jak powiedziałem, po pierwsze te trzy postacie, wszystkie trzy są bardzo dobre, a do tego jest świetny bohater miesiąca teraz, bo to jest pierwszy bohater miesiąca od dawien dawna według mnie, który się do czegoś nadaje. Więc spróbujmy pokazać, jak nic nie dostać. Na początku nie dostaniemy... Och, ale trójeczka fajna, nie miałem. Ja w ogóle z tego sezonu nie mam. Och, i tego też nie miałem. No po prostu się zaczyna. I Griffin, tego też nie. Co tu się w ogóle dzieje? Świetne postacie. I tego też nie. Morrisa chyba miałem. Ale ja już losowałem tutaj na tym sezonie i kompletnie nic nie dostawałem. Same stare. A tu proszę, proszę, czwóreczki. Będę miał co robić na turnieje. Ale tak właśnie się nie dostaje piątek. Jestem i tak poniekąd trochę zadowolony, bo parę czwórek wpadło z nowego sezonu, w ogóle powpadały. Szkoda, że to podwojone wszystkie postacie. Niestety podwojone, ale mam dwie postacie do roboty, przynajmniej jedna i druga. Tutaj podwojona niestety. Zobaczymy, co one robią. Wszystkie... Wzywa potwornego robaka. Potworny robak. Te postacie lubią zadawać potworne robakami, szastać na prawo i lewo. No tu nie wiem, jak on tam... Griffin. 305 obrażeń i omija kontr uderzenie i odbicie. Świetnie, to jest bardzo dobra postać i on niewątpliwie zrobię, do tego jest szybka. Przyda się. Tu niestety podwojona. No końcówka trochę gorzej. Trochę mnie martwi właśnie, że dwie te postacie mogłoby coś innego wejść, ale dużo nowych postaci. To jest bardzo fajne. A jeszcze sobie wezwiemy dwóch. Pokażę wam, jak nic nie dostać z kolejnych dwóch. Mogę dostać Valena i kogo by się przydało? Brata Taka na przykład. Strzelam w Brata Taka. O, jest zielony. Cholerny Gramps, no. A mógł być Brat Tak. Nie trafiła mi się ani piąteczka, nie trafiła mi się też postać miesiąca, ale ja się temu wcale nie dziwię, gdyż takie już szczęście moje. Nie można mieć wszystkiego. A więc miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia, oby wasze losowania były o niebo lepsze. Jeszcze zobaczymy, co tu dostaliśmy. Kula. Niech się kula taka kula. Ciao.